Znajdujemy się w niezwykłym, aż bardzo mało znanym miejscu w Warszawie, w Parku na Książęcem. Park jest ukryty pomiędzy budynkami Giełdy Papierów Wartościowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, byłego Domu Partii, ale też Elizeum oraz Willa Bogdana Pniewskiego, która w tym momencie stanowi część Muzeum Ziemi. Artyści, których zaprosiłam do współpracy, zaproponowali instalacje z serii Land Art Site Specific, czyli takie, które są inspirowane historią tej konkretnej przestrzeni. Instalacja składa się z jednej rabaty, na której posadzonych jest 400 cebul. Instalacja jest nawiązaniem w jakiś sposób do historii parku, który powstał pod koniec XVIII wieku dla Kazimierza Poniatowskiego. Osoby, która znana była z pewnego rodzaju ekstrawagancji, próby hodowania uprawy ananasów w polskich warunkach albo hodowli małp. Projekt nazywa się Przestrzeń jako instrument muzyczny i inspiracją do niego jest przestrzeń Parku na Książęcem i refleksja, że głównym bohaterem tej przestrzeni nie jest człowiek, jest przyroda, są dźwięki, jest wiatr, deszcz i pomysł był taki, żeby właśnie te elementy były bohaterem również tej instalacji. Instalacja Zuzanny Sadowej pod tytułem Monidło to pierwszy obiekt, który dostrzegamy po wejściu do parku od strony Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to rzeźba przedstawiająca rękę z telefonem i zachęca do zrobienia sobie zdjęcia, pamiątki ze skarpy, tak zwanego selfie. Moja praca nazywa się Portal Aktywny. Inspiracją dla niej jest sam park, w którym się znajdujemy. Chodziło o to, żeby zbudować czy stworzyć taki punkt świetlny w ciemnym parku, a jednocześnie, żeby był to taki punkt, gdzie przechodzień może wejść w interakcję z tą rzeźbą. Moja praca składa się z 7 sześcianów ulokowanych wśród drzew bliżej korony skarpy. Znajdują się one w miejscu, gdzie mniej więcej stał dom imama, czyli minaret. Tutaj stworzony w ramach założeń parkowych Bogumiła Cuga dla księcia Kazimierza Poniatowskiego i stał tutaj przez blisko 200 lat. Ta instalacja, ławkowiec, jest meblem miejskim, który daje możliwość kreowania przez mieszkańców, co właśnie widzimy, swojej przestrzeni. Udało nam się stworzyć instalacje, które są interaktywne, z którymi odbiorca, odbiorczyni może wejść w interakcję, może w nich pobyć, może sobie z nią zrobić zdjęcie, może po prostu odpocząć, zatrzymać się na chwilę, pocieszyć się naturą parku w samym centrum Warszawy. Moim zamierzeniem było w jakiś sposób podtrzymanie takiego hedonistycznego patrzenia na park, jako że głównie składa się z drzew i trawnika. Chciałem, żeby tutaj powstała rabata, która będzie zachwycała oko, będzie jakoś estetycznie tutaj urozmaicała tą przestrzeń. Można w nią wejść, można poruszyć elementami, wydobywając z niej dźwięki, sprawiając, że to przechodzień jest takim kompozytorem. W momencie, jak to kręcę, to tu, na górze, świeci się światło. Jest to taki generator prądu podłączony do tych pedałów. Świeci się światło, w nocy można sobie oświetlić to lustro. No i ten portal, o którym mówiłem, jest tu w środku. Jest odbicie realne i też takie, które deformuje ten nasz park i to otoczenie. Zależało mi bardzo, żeby zachęcić odbiorców, przechodniów do tego, żeby podchodzili do rzeźby. Część ścian tej instalacji jest pomalowanych farbą tablicową, dzięki czemu ludzie, odbiorcy mogą zostawić tutaj swoje myśli, zostawić też jakieś komunikaty, rysunki, może opinie związane z projektem. Jest to taki eksperyment rodzaju Hyde Parku i dialogu, też nawiązania dialogu z odbiorcą tu i teraz. Jakby dodatkową funkcją tego, poza tym, że mieszkańcy mogą kształtować przestrzeń, jest to, że poduchy są połączone. Nie można bezkarnie przenieść sobie jednego elementu
instalacji w inną część parku, bo to jakby niesie ze sobą konsekwencje przesunięcie jakby innych wszystkich poduch. Czyli musimy się dogadać, żeby tą przestrzeń kształtować, tak jak działa miasto. Fundacja Culture Shock jest związana ze Skarpą od początku swojego istnienia. Uważamy, że ten obszar, ten teren jest niezwykle wartościowy dla Warszawy. Z drugiej strony nie doczekał się on jeszcze należytej uwagi, co niestrudzenie próbujemy zmienić.